Nie bez powodu mówi się, że małżeństwa są zawierane w niebie. I strzały Emore zawsze trafiają w serce tych, dla których były przeznaczone przez sam los. Konstanty miał wrażenie, że kochał Annę przez całe swoje życie. Od tego dnia, kiedy pierwszy raz się spotkali na szkolnej uroczystości. Właściwie to Konstanty właśnie awansował do siódmej klasy. A Anna razem z jego siostrami przekroczyła próg szkoły po raz pierwszy. Pomimo różnicy wieku, dobrze się przyjaźnili i wiedzieli o sobie praktycznie wszystko. Konstanty zdał sobie z tego sprawę, gdy Anna przyszła w nowej sukience, kupionej na nadchodzący bal maturalny. Oczywiście rodzice dziewczyny żyli skromnie i kupili sukienkę. Która na niej wyglądała biednie i śmiesznie. Siostry Konstantego roześmiały się, widząc na przyjaciółce suknię przypominającą kłębek martwego satyny. Zawstydzona krytyką przyjaciółek, Anna obraziła się na nie i uciekła do domu. A Konstanty nawet nie poruszył uchem, w głębi duszy rozumiejąc, że mają rację. Po tamtym pamiętnym wieczorze przestał widzieć w Annie koleżankę swoich sióstr i zaczął traktować ją jako obiekt podziwu i uwielbienia. Zamiast tego chłopak wyobrażał sobie piękną dziewczynę, podziwiał jej smukłą sylwetkę, słodki uśmiech i spojrzenie ogromnych, jak u Jelonka Bambi, oczu. Wtedy właśnie zrozumiał, dlaczego przestał zwracać uwagę na dziewczyny w swoim wieku. A skrzynka, jak się okazało, po prostu się otworzyła. Konstanty czekał na Annę, marzył o miłości i wspólnym spędzaniu czasu. Niestety, w tym momencie Anna nie mogła odpowiedzieć swojemu tajnemu wielbicielowi wzajemnością, ponieważ sama jeszcze nie wiedziała, co to jest prawdziwa miłość. Wtedy, cierpiąc z powodu nieodwzajemnionej miłości, Konstanty zdecydował się podziwiać Annę z daleka. W głębi duszy oczekując reakcji. W tym roku Konstanty właśnie kończył uniwersytet, a jego przewidujący ojciec już znalazł synowi pracę w przedsiębiorstwie, gdzie sam pracował. Chłopak aktywnie przygotowywał się do obrony dyplomu, więc ostatnie dni jego nauki były bardzo intensywne. W rezultacie prawie się nie widzieli z Anną. Jakież było zdziwienie byłego studenta, gdy po udanej obronie dyplomu Anna zgodziła się przyjść na rodzinne święto, związane z tym wydarzeniem. Impreza była skromna, ale nie mniej wesoła i pełna miłych emocji. Obecni byli tylko najbliżsi ludzie. Konstanty cały dzień nie odstępował od anny, siedział obok obiektu pożądania, tańczył z nią, podziwiał, ciągle zachwycał się jej zakłopotaniem i gracja, umiejętnością tańca i śpiewu. W kulminacyjnym momencie święta ktoś z gości poprosił Annę, aby zaśpiewała coś ze swojego lirycznego, chwytającego za serce repertuaru. Dziewczyna spełniła prośbę, czym niesłychanie ucieszyła Konstantego. Zachwyconego jej przyjemnym głosem. Długie lata oczekiwania na jej dojrzewanie wydawały się chłopakowi nieskończonymi. Oczywiście matka Anny od razu zauważyła jego stosunek do córki i była niezmiernie szczęśliwa z takiego znajomości. W głębi duszy pielęgnowała myśl, że młodzi ludzie w przyszłości się pobiorą. Ironią losu właśnie pani Małgorzata rozdzieliła ich na długie trzy lata. Sprawa miała się tak, że Anna wraz z rodzicami przeprowadziła się do domu, który odziedziczyli po zmarłej cioci. Chociaż to było i nie tak daleko, ale Konstanty teraz prawie się z nią nie spotykał. Tylko w weekendy przyjeżdżała w odwiedziny do sióstr i, zawstydzona, patrząc na Konstantego. Nie mogła znaleźć w sobie siły, aby zagadać do niego pierwsza. Anna nadal czuła się obok niego małą dziewczynką, chociaż ona i siostry Konstantego już dawno stały się prawdziwymi pannami młodymi. I u sióstr Konstantego i u Anny plany były bardzo dalekosiężne. Wszystkie trzy chciały dostać się na ten sam uniwersytet, ale na różne wydziały, aby nie rozstawać się nawet na studiach. Niestety ich planom nie było pisane się spełnić, ponieważ w sprawę wmieszał się jego wysokość przypadek. Oczywiście nikt nie przypuszczał, że w życiu rodziny Anny wydarzy się tragedia, po której wszystko pójdzie nie tak. Fatalny wypadek samochodowy na śliskiej po deszczu trasie na długo przykuł rodziców Anny do łóżka. Pomimo tego, że nie stali się inwalidami, pani Małgorzata i pan jegor odniesieli poważne obrażenia, które wymagały długotrwałego leczenia. Tymczasem wszystkie troski o nich spadły na kruche ramiona Anny. Na niej było wszystko: od opieki nad rodzicami, po prowadzenie gospodarstwa domowego i liczenie rodzinnych wydatków. W takich warunkach o uniwersytecie można było zapomnieć. Ale mimo to siostry Konstantego powiedziały dziewczynie, że za nic w świecie jej nie zostawią na lodzie i będą pomagać jej, jak tylko mogą. Pod wrażeniem takiego wyrazu dobroci i zaangażowania, Anna jednak złożyła dokumenty na uniwersytet. A kiedy wszyscy trzej zobaczyli się na listach przyjętych, postanowili urządzić mały piknik. Częściowo było to spowodowane tym, że Anna chciała jakoś podnieść na duchu swoich rodziców. Ale to nie jedyny powód, dla którego dziewczyna zdecydowała się na zorganizowanie święta. Sprawa miała się tak, że akurat przyjechała jej babcia Nina od strony matki. Anna i jej przyjaciółki włożyły maksimum wysiłku, aby zrobić dobry i pamiętny dla wszystkich święto. Było wszystko: smaczna kolacja, piosenki w wykonaniu Anny i ogniste tańce pokazane przez jej przyjaciółki. I tylko rodzice dziewczyny uznali, że będą zbędnymi na tej uroczystości życia. Dlatego smutno westchnąwszy, poprosili, aby znów ich wysłano do sypialni. Na szczęście Annie i przyjaciółkom udało się przekonać ich, że to wcale nie tak. Co wy, przecież święto w zasadzie było urządzane dla was, dla waszego nastroju i podniesienia ducha, zapewniali ich, leżących w łóżkach, gospodarzy domu. Dzięki interwencji przyjaciółek, święto zakończyło się nawet lepiej, niż planowała Anna. Na zakończenie zorganizowały koncert piosenek, gdzie pierwszym numerem wystąpiła babcia Nina, której głos mógłby pozazdrościć wiele współczesnych wykonawczyń i operowych div. Od tego pamiętnego wieczoru rodzice Anny powoli zaczęli dochodzić do siebie. Niepostrzeżenie dla siebie babcia zastąpiła wnuczkę w kuchni i zaczęła sama opiekować się córką i zięciem. Wreszcie Anna mogła rozpocząć naukę na uniwersytecie, na którym nie była już ponad miesiąc. Jak prawdziwy dżentelmen, Konstanty każdego ranka przyjeżdżał po nią swoim starym samochodem i wiózł do miasta, a potem jechał do pracy. Te podróże bardzo zbliżyły młodych ludzi, dając im nadzieję na coś więcej niż zwykłą przyjaźń. Dzięki temu Anna prawie przestała się go wstydzić, a Konstanty zdecydował, że czas przejść do bardziej aktywnych działań i wyznać dziewczynie swoje uczucia. Niestety mówienie o miłości w warunkach limitu czasu przeznaczonego na podróż było niezwykle trudne, zwłaszcza gdy trzeba było jednocześnie patrzeć na drogę. Ale jakkolwiek trudno było Konstantemu i Annie, los w końcu dał im możliwość wyrażenia swoich uczuć wprost do siebie. A wszystko zaczęło się od tego, że do Konstantego zwróciła się babcianina: Kochanie, ja tu z tą opieką nad moim mężem zupełnie się zapuściłam. Zatęsknił za mną bez mnie. Chciałabym na weekend wpaść do domu. W sumie, czy mógłbyś spędzić te dwa dni u nas z Anną? No, pomóc tam, jak możesz. Po słowach starszej kobiety Konstanty rozkwitł jak majowa róża i, ledwo powstrzymując podniecenie, zapytał. Oczywiście, nie mam nic przeciwko. Mam nadzieję, że Anna już wie. O, nie martw się o to, Konstanty. Wnuczkę jutro rano zaskoczę tą nowiną. Więc nawet nie zdąży mi powiedzieć nie. Mam nadzieję, że wykorzystasz ten czas z korzyścią. Z uśmiechem powiedziała kobieta. Cały dzień Konstanty myślał tylko o tym, co dokładnie powiedzieć Annie i jak najlepiej wyrazić swoje uczucia. W końcu, dręczony duchowymi mękami, chłopak postanowił, że jego kochające serce samo znajdzie słowa i wypowie je w odpowiednim momencie. W piątkowy wieczór Konstanty podjechał do domu Anny później niż zwykle. Sprawa miała się tak, że wcześniej chłopak odwiedził hodowlę psów, której właścicielem był ojciec jego bliskiego przyjaciela ze studiów. W hodowli przywitał go wysoki, siwy mężczyzna z całym stadem szczeniąt, które, plącząc się pod nogami właściciela, bardzo utrudniały mu poruszanie. Od zaproponowanej herbaty Konstanty odmówił i od razu przeszedł do sedna swojej wizyty. Pan Dmitri chciałbym wybrać szczeniaka. Takiego, który był łagodny i najlepiej małych rozmiarów, zebrał się na odwagę chłopak. W odpowiedzi hodowca zrozumiałe kiwnął głową i poprowadził chłopaka do wybiegu, w którym znajdowały się bardzo ładne szczenięta rasy Toy Terrier. Na widok właściciela te urocze maluchy zaczęły wirować pod nogami, aktywnie machając ogonkami i niecierpliwie piszcząc. Za wszystkie już wpłacono zaliczkę, ale jeden jeszcze został, najmniejszy. Chcesz, Możesz go wziąć za darmo, zaproponował pan Dmitrij. Pokusa była bardzo duża i Konstanty nie mógł się oprzeć. To byłoby świetnie. A mogę go zabrać już teraz? Z trudem powstrzymując podniecenie, zapytał chłopak. Oczywiście, nie ma z tym żadnych problemów. Piesek jest już zaszczepiony i nawet ma potrzebny w takich sprawach paszport. A o jego diecie i warunkach utrzymania opowiem ci teraz osobno, odpowiedział właściciel hodowli. Nie trzeba chyba mówić, jak bardzo ucieszył się Konstanty, kiedy wziął na ręce ten malutki, puchaty kłębek, który od razu polizał go w nos i uroczo zaszczekał. Wtedy to chłopak zabrał ten żywy prezent do Anny. Oczywiście. Konstanty był zdenerwowany, nie wiedząc, czy szczeniak spodoba się Annie. Z drugiej strony był pewien, że bez właściciela ten maluch na pewno nie zostanie. Przywitała go Anna, która, otwierając mu bramę, nieśmiało się uśmiechnęła i od razu spuściła wzrok. A kiedy Konstanty wjechał na podwórze i z wyrazem twarzy cyrkowego magika wyciągnął szczeniaka spod płaszcza, radość Anny nie znała granic. To dla ciebie, Anna. Nie odmówisz chyba takiego lokatora? Uśmiechnął się Konstanty i podał jej szczeniaka. Jak mogłabym odmówić takiego maluszka? Chodź szybko do domu, pokażę go rodzicom. Na pewno się ucieszą, wykrzyknęła Anna i przytulając do siebie szczeniaka. Pospieszyła otworzyć drzwi. Ciekawe, jak go nazwiemy? Zapytał Konstanty, łapiąc się na myśli, że szczeniak stał się jego rywalem. Nie wiem, jeszcze nie myślałam o tym. Teraz zapytam rodziców, może coś podpowiedzą? Mój tata jest oczytany, odpowiedziała Anna. Gdy weszli do rodziców, Anna weszła, nie zamykając za sobą drzwi, a Konstanty wypuścił szczeniaka na podłogę i odszedł na bok. Piesek z wyrazem twarzy właściciela wszedł przez otwarte drzwi, usiadł po środku pokoju i przywołująco zaszczekał. Następnie rozejrzał się za Anną i Konstantym i uroczo zawinął swoim małym ogonkiem. No i co myślicie o naszym nowym lokatorze? zapytała Anna rodziców. Ojej! Jaka szkrap. Skąd się wziął? Od razu widać, że rasowy. Zdziwiona zapytała pani małgorzata. To ja zrobiłem prezent waszej córce. To rasa to i Został jeden w miocie. Wszystkie pozostałe zostały wykupione. No i nie mogłem się oprzeć, odpowiedział Konstanty. Od dawna marzyłem o psie. Takim, co by budził rano i przynosił kapcie do łóżka. W dzieciństwie miałem wspaniałą jamniczkę. Z nostalgią powiedział pan Jegor. Na improwizowanym rodzinnym naradzie zdecydowano nazwać szczeniaka Szelmą. Imię to w pełni odpowiadało charakterowi malucha, który, próbując zbadać każdy kąt domu, ani na chwilę nie mógł usiedzieć w miejscu. Na koniec dnia Konstantyn zdecydował, że dziś i tak było za dużo emocji, więc postanowił przełożyć rozmowę z Anną na bardziej dogodny czas. Zostawcie szczeniaka u nas, dopóki jest mały. Nam z ojcem to przynajmniej jakaś radość, a wam będzie lżej. A to nierówny krok i można na takiego malucha nadepnąć, zaproponowała pani Małgorzata. Cały następny dzień dziewczyna spędziła na sprzątaniu i gotowaniu. Konstantyn, który nigdy wcześniej nie zwracał uwagi na to, ile czasu jego mama spędza w kuchni, był zszokowany, ile trzeba robić Annie w gospodarstwie. Już wieczorem podeszła do Konstantyna i zawstydzona swoim głosem, poprosiła. Konstantyn, zaraz przyjdzie mężczyzna, który pomaga mi opiekować się tatą. Ogólnie czy mógłbyś mu pomóc przenieść tatę do łazienki, żeby mógł się normalnie umyć i dojść do siebie? Oczywiście, Anna przecież zostałem, żeby wam pomagać. Więc mów, co trzeba robić, mój general, śmiesznie zasznurował Konstantyn. Po jego słowach Anna uśmiechnęła się z ulgą i zaczęła wymieniać, co trzeba było zrobić w najbliższym czasie. Chcąc pomóc ukochanej dziewczynie, Konstantyn zrobił wszystko, o co prosiła. Przy tym chłopak złapał się na myśli, że nigdy nie robił podobnie dla swojej matki. Obserwował, jak zręcznie Anna radzi sobie w kuchni, zauważając przy tym, że cały dzień spędza na nogach. Najbardziej zdumiewające było to, że przez cały czas nigdy nie słyszał od Anny skarg ani słów urazy. Taka powinna być żona. Mądra, spokojna, przenikliwa, pomyślał Konstantyn. Z rozmyślań chłopaka wyrwał głos nieznanego starszego mężczyzny, który, zakłopotany kaszląc, wszedł na podwórko. Przy tym nieznajomy zdecydowanie nie pasował do przyjętego przez wszystkich obrazu dziadka. Emerytowany wojskowy, nic innego. Jakiż on napięty i chodzi jak na placu apelowym, pomyślał Konstantyn. Pozwól, że się przedstawię, Anton, podpułkownik w stanie spoczynku. Anna powiedziała, że potrzebujesz pomocy, młodzieńcze, donośnym głosem, wyrzekł mężczyzna. Nazywam się Konstantyn i jestem całkowicie do Twojej dyspozycji. Możesz mnie traktować jak swojego podwładnego, uśmiechnął się Konstantyn. Mężczyzna przez minutę czy dwie przyglądał się Konstantynowi od stóp do głów, a potem powiedział: Wiesz, młodzieńcze, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że będziecie wspaniałą parą. Ja to wiem. Wierz mi na słowo. Anna jest moją chrześnicą i uważam za swój osobisty obowiązek odprowadzić ją do ołtarza z mężczyzną godnym i silnym duchem, z naciskiem na ostatnie słowo powiedział Anton. Od momentu spotkania nie minęło nawet dziesięć minut, a już poszli organizować kąpielowy dzień dla jegora. Zazwyczaj pomagał mi chłopak mieszkający obok, ale pech chciał. Że wyjechał. Ale nic to. Widzę, że zdrowiem nie narzekasz, więc dasz radę, zauważył ojciec Anny. No, jegoże, czas na wyjście, odważnym głosem zawołał były podpułkownik i podchodząc bliżej, delikatnie obrócił chorego mężczyznę na prawy bok. Nic nie szkodzi, Konstantynie, najpierw go posadzimy, a potem weźm drugiem z obu stron na ręce. Będzie jak w fotelu. A potem po prostu patrz na mnie i działaj. Widzę, że nie jesteś żadnym amator, dodał emerytowany wojskowy. Na szczęście Konstantyn szybko zrozumiał, co i jak należy robić. W ciągu dziesięciu minut pan Jegor już siedział na plastikowym krześle w wannie, a Anton zręcznie mył go myjką. Co sprawiało, że ten błogo się uśmiechał i był niewątpliwie zadowolony zarówno z kąpieli, jak i towarzystwa miłych ludzi. Lekarze powiedzieli, że wkrótce będzie można wstać nie tylko tobie, ale i twojej Małgorzacie. Dziś byłem u ciebie w pracy. Szef czeka z ogromną niecierpliwością, a koledzy przekazują gorące pozdrowienia, zauważył podpułkownik na koniec kąpieli. W tym momencie wrócił Konstantyn z ręcznikiem i czystą bielizną. I w ciągu dziesięciu minut czysty i pachnący szamponem mężczyzna już leżał w swoim łóżku. Z Małgorzata będzie łatwiej, ona u mnie mała jak calineczka. Chłopak sąsiad w ogóle sam ją na rękach nosi. Prawda. Że jego teraz nie ma, nie przychodzi źle. Nie wiem, co jej radzić, z żalem powiedział ojciec Anny. No to Konstantyn ją poniesie. Jakie problemy? Tylko popatrz na tego dzielnego młodzieńca. Poniesiesz, Konstantynie. Nie zawiedziesz honoru ojczyzny? Uśmiechnął się Anton. Oczywiście, że przekaże, to dla mnie żaden trud, pospieszył z odpowiedzą chłopak. Anton z aprobatą poklepał go po ramieniu i rozpromienił się uśmiechem. To się nazywa sprawa. Dobrze, Konstantyn. A jej córka ją wykąpie. A tak w ogóle to teraz biegni do Anny i powiedz jej, żeby przygotowała matkę do kąpieli, rozkazał były wojskowy. Szczerze mówiąc, jest mi niezręcznie. Jeśli to nie problem, powiedz proszę ty, powiedział Konstantyn, czerwieniąc się do korzeni włosów. Anton zrozumiałe kiwnął głową z wyraźną aprobatą i podniósł kciuk w górę, prowadząc chłopaka za sobą. Lubię odwiedzać tę rodzinę, Konstantyn. U nich jest tak przytulnie i serdecznie, że aż serce się ściska. Nawet teraz, gdy są chorzy, widać, jak są zgodni. Ile bym nie żył, jeszcze nigdy nie widziałem takiej jedności. Brawo, co tu dużo mówić. Zazdroszczę im z czystym sercem. A to przecież całe życie po garnizonach i wojskowych miasteczkach się męczyłem, dodał emerytowany wojskowy. Po słowach Antany, Konstantyn z szacunkiem spojrzał na niego i dodał od siebie. Tak, ja też od dzieciństwa lubiłem u nich bywać. Przecież przyjaźnimy się od siódmej klasy. Chociaż Anna była młodsza, to zawsze dzieliła się najskrytszymi myślami. Podchodząc do sypialni, mężczyźni ostrożnie zapukali do drzwi. Widząc na progu Annę, były podpułkownik rozkazał: Przygotuj mamę, kochana. Konstantyn zaraz ją do łazienki zaniesie. Ogólnie ołyn ją w prześcieradło, a my tymczasem poczekamy za drzwiami. Anton nie musiał powtarzać dwa razy. Nie minęło pół godziny, jak cała procedura została zakończona. Ku radości wszystkich obecnych, emerytowany wojskowy został na kolację. Kradnąc spojrzenia na Antanę, Konstantyn złapał się na myśli, że z nim było bardzo łatwo i prosto. Jako człowiek wojskowy ubarwiał swoją mowę wszelkimi wojskowymi słówkami i powiedzonkami, wywołując u wszystkich obecnych ataki zaraźliwego śmiechu. Gdy kolacja się skończyła i goście zostali odprowadzeni, wszyscy wrócili do kuchni i, sprzątnowszy wszystko ze stołu, zabrali się za mycie góry naczyń. W tym samym czasie Konstantyn zaoferował swoją pomoc Annie. Wkładając ręce pokryte aromatyczną pianą pod ciepłe strugi wody, Konstantyn z niecierpliwością czekał, aż rodzice Anny pójdą spać. Po dziesięciu minutach dziewczyna dała mamie i tacie lekarstwa przepisane przez lekarza i zgasiła światło w ich pokoju. Anna, chodźmy do Olten i weźm drugie trochę świeżego powietrza. Po duszności kuchni to jak balsam na duszę, zaproponował Konstantyn. Dziewczyna spojrzała na niego uważnie, a potem przytaknęła. Wieczorne powietrze było upójne świeżością i nieuchronnie wprowadzało w romantyczny nastrój. Mam nadzieję, że moja babcia będzie zadowolona z tego, jak sobie poradziliśmy z obowiązkami. Bardzo się staram, żeby jej nie zawieść i spełnić oczekiwania. Moja babcia to kobieta silna duchem, i ja też marzę, by być taka, zauważyła Anna, jakby mimochodem. Widząc w jej oczach wątpliwości, Konstantyn pospieszył ją uspokoić. Przestań, Anna, jesteś silna, więc na pewno sobie poradzisz. Po prostu zawsze chcę być przy Tobie. Żyć Tobą i cieszyć się każdą wspólną chwilą. Przejść razem przez wszystkie wyzwania, jakie los nam przyniesie. Od kilku dni zastanawiam się, jak powiedzieć Ci, że Cię kocham. Z odwagą wyrzucił to z siebie chłopak. Czy trzeba mówić o reakcji Anny na słowa chłopaka, w którym sama była już dawno zakochana po uszy? Mój drogi Konstantynie, bardzo cię kocham jeszcze od czasów szkolnych, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy się na apelu z okazji 1 września. Pamiętasz? zapytała drżącym głosem dziewczyna. Oczywiście, że pamiętam, Anna. Wiele rzeczy pamiętam, jakby to było wczoraj, a nie wiele lat temu. Pamiętam, jak siedziałaś na ławce przy wejściu i czekałaś, aż mama wróci z pracy i otworzy ci drzwi. A jeszcze często wspominam, jak śpiewałaś na szkolnym zakończeniu i rodzice uczniów bili ci brawo na stojąco, powiedział wzruszony Konstantyn. Po słowach chłopaka w oczach Anny pojawiły się łzy, a głos zdradliwie zadrżał. Ja też wiele pamiętam, Konstantynie, i tamto zakończenie również, szepnęła dziewczyna. W tym samym momencie, ulegając nieodpartemu wewnętrznemu impulsowi, Konstantyn wstał z ławki i uklęknął przed nią. Następnie chłopak objął jej dłonie swoimi i, całując je, już nie mógł się zatrzymać. Kocham cię, Anno, zostań moją żoną. Na Boga zrobię wszystko, byś była szczęśliwa. Z naciskiem na ostatnie słowo powiedział Konstantyn. Zgadzam się, drogi i ani chwili w tym nie wątpię. Młodzi ludzie stali w świetle księżyca i delikatnie dotykali się nawzajem. Konstantyn objął Annę i zamykając ją w swoich ramionach, zaczął delikatnie całować jej twarz, usta, których przyjemna pełność doprowadziła go do szaleństwa. Ale gdy całkowicie stracił głowę z pasji, przytulając dziewczynę coraz mocniej, nagle rozległ się dziwny dźwięk, przypominający tłumiony pisk. Młodzi ludzie natychmiast odsunęli się od siebie i, zaniepokojeni, odwrócili się, by zobaczyć u wejścia do Oltenii rozbawioną mordkę teriera świntucha. Piesek z wyraźną ciekawością patrzył na zakochanych i całym swoim wyglądem dawał do zrozumienia, że aprobował ich zachowanie. No jasne, świntuch. To przezwisko przylgnęło do niego jak własne, zauważył Konstantyn. Biorąc szczeniaka na ręce, Anna zatańczyła z nim improwizowany walc, jakby zamiast psa miała za partnera galantnego huzara z złotego wieku poezji. Uśmiechnięty Konstantyn przytulił do siebie Annę i świntucha, a następnie pocałował ich oboje a naprawdę wyglądamy jak para młoda, nagle zapytała Anna. No oczywiście, droga, twoi rodzice i babcianina na pewno tak uważają, no i pan Anton, oczywiście, odpowiedział uśmiechnięty Konstantyn. Tego wieczoru zakochani przesiędzieli w Altanie do późna, śmiejąc się i rozmawiając szeptem pod żwawe szczekanie świntucha. Wrócili do domu po północy, kiedy ich usta, zmęczone całowaniem, zaczęły odpowiadać im falą przyjemnego bólu. A rano rodzice zażądali od Anny i Konstantyna wyjaśnień. Dlaczego spędzacie wieczory w altanie, a nie w domu, jak wszyscy normalni ludzie? Chcecie się rozchorować. Nie myślcie, że podglądaliśmy, po prostu oczekujemy od Was bardziej zdecydowanych działań i nowin o nadchodzącym ślubie, ogłosiła pani Małgorzata. Młodzi ludzie spojrzeli na siebie i, nie umawiając się, razem roześm. Jesteś jak wróżka, mamusiu. Nie uwierzysz. Ale właśnie dzisiaj z Konstantynem zamierzaliśmy ogłosić nasz ślub. Uśmiechnęła się Anna i kolejno pocałowała rodziców. Tego poranka radosny śmiech rozbrzmiewał w kuchni rodziny tak głośno, jak nigdy dotąd. Nadchodzący ślub Konstantyna i Anny okazał się dobrym bodźcem do wyzdrowienia. Dodatkowo, babcia wracając z miasta ogłosiła, że może zostać tylko na kilka tygodni, a potem mąż pod groźbą skandalu zażąda jej powrotu do domu. Lekarz leczący Małgorzatę i Jegora, dowiedziawszy się o planowanym ślubie, pośpieszył zapewnić, że miesiąc oczekiwania w urzędzie stanu cywilnego w zupełności wystarczy, aby jego byli pacjenci mogli z powodzeniem zatańczyć na weselu córki. Czas przygotowań minął niezauważenie. Były zarówno ślubne zamieszanie związane z zakupem sukni ślubnej dla panny młodej, jak i wątpliwości co do wyboru garnituru dla pana młodego który chciał zadowolić swoim wyglądem nie tylko przyszłą żonę, ale i wszystkich obecnych. Młodzi odrzucili pieniądze oferowane przez rodziców na zakup obrączek i również wszystkie koszty związane z organizacją przyjęcia wzięli na siebie. Dzień ślubu, który Anna i Konstantyn zapamiętali na całe życie, stał się punktem wyjścia w ich dalszych małżeńskich relacjach. Najbardziej cieszyły się z tego siostry Konstantyna, które podarowały nowożeńcom modny wózek dziecięcy. Dając do zrozumienia, że z narodzinami dzieci lepiej nie zwlekać. Anna i Konstantyn, przyjmując ich prezent, obiecali spełnić ich prośbę w najbliższym czasie. 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 Wszym czasie? Wszym czasie.